Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Ślad Bojowca. Jedynym widocznym dziś śladem zdarzeń przeszłych pozostają różnorodne dokumenty, między innymi wspomnienia. I dziś wysłuchasz audycji typu Archeo, w której zacytuję wybrane przeze mnie bardzo interesujące fragmenty wspomnień bojowca, Organizacji Bojowej PPS, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej. Napisał je Stanisław Hempel, który używał pseudonimów Pankracy, Rafał, Józef i Izydor i opublikował w odcinkach Kroniki Ruchu Rewolucyjnego w Polsce, wydanych w 1937 roku. Uznałem, że stanowią one świetne wprowadzenie do tematu samej Organizacji Bojowej Piłsudskiego i czy aby na pewno tylko Piłsudskiego. Możesz oczywiście zapytać, co też wspólnego ze służbami specjalnymi ma ta cała organizacja bojowa. Cóż, wydaje mi się, że w poprzednim odcinku dobitnie udało mi się wykazać, że ta podziemna struktura miała ogromny wpływ zarówno na kadry, jak i metody służb specjalnych II Rzeczpospolitej, wojskowe i policyjne. O nich samych dokładnie sobie jeszcze opowiemy w odrębnych audycjach. W tej jednak muszę wrócić do teorii służb wywiadowczych i zrobię to za chwilę. Dlaczego jednak o tym mówię i dlaczego akurat ja? Opowiadam o tym wszystkim, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa oraz strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. To tak ogólnie. Ale niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne np. dla detektywów wszelakich czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. I nie tylko. Dlatego też szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką, a to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. I właśnie dlatego zapraszam Cię serdecznie na szpiegul.pl Intelligence Blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe, Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o sprawy bieżące. Zaczynamy! Dziadek Stanisława, Joachim, już jako pacholę, czyli dziecię, siadywał na kolanach Tadeusza Kościuszki, gdy ten wrócił z Ameryki. Gdy dorósł, został szwoleżerem gwardii Napoleona I. Zaczął jako szeregowiec i doszedł do stanowiska dowódcy szwadronu gwardii cesarza Francuzów. Jego szlak bojowy rozpoczął się w Hiszpanii i ciągnął aż po Rosję, a także ostatnie bitwy w 1814 roku. Za zasługi otrzymał Krzyż Kawalerski oraz Krzyż Oficerów Legii Honorowej. Od Napoleona I otrzymał tytuł Kawalera Cesarstwa, a Napoleon III dał mu pamiątkowy medal Świętej Heleny. Zaś w 1863 roku szkolił jeszcze powstańców styczniowych. Zresztą w ciągu ostatnich 300 lat wielu Hemplów zaistniało w rozmaitych dziedzinach naszego życia publicznego jako żołnierze, rolnicy, przedsiębiorcy, organizatorzy przemysłu, naukowcy, politycy, dyplomaci, powstańcy, rewolucjoniści, artyści i w końcu podróżnicy. Można by wobec tego rzec, że wnuk Joachima, Stanisław, był już skazany na działanie na rzecz niepodległej Rzeczpospolitej. Tak się jednak tylko wydaje. Historia wielokrotnie bowiem pokazuje nam, iż potomkowie bardzo często wybierają inne drogi życiowe i innych mocodawców niż ich przodkowie. Tak jednak nie było w przypadku Stanisława. Urodził się w 1882 roku i dzięki aktywnej działalności w ruchach narodowych i społecznych miał interesujące życie. Już w szkole działał w kółku samokształceniowym, a jako że czasy były ciekawe, to jedną z najistotniejszych kwestii było to, czy owo koło powinno nosić nazwę narodowe, narodowo-postępowe, postępowo-narodowe, czy też postępowe. Wówczas to były owe słowa klucze tamtej epoki. Między innymi chodziło o stosunek do Żydów. Postępowcy traktowali ich na równi z Polakami, a narodowcy już nie. W 1905 roku Stanisław był członkiem komitetu strajkowego, w wyniku którego władze carskie przywróciły język polski do szkół. Po zakończeniu szkoły odbył służbę wojskową w wołyńskim pułku Leibgwardii, gdzie jednocześnie był członkiem tajnej organizacji wojskowej socjaldemokratów. Po jej zakończeniu został przyjęty do Organizacji Bojowej PPS po zdaniu egzaminu przed samym Piłsudskim. Został instruktorem, a następnie szefem Organizacji Bojowej w Zagłębiu Dąbrowskim. 6 grudnia 1906 roku osobiście dokonał udanego zamachu na naczelnika żandarmerii w Radomiu, pułkownika von Płotto. Po tym zdarzeniu otrzymał rozkaz udania się do Łodzi celem przeorganizowania tamtejszych struktur Organizacji Bojowej na milicję robotniczą. Ale rewolucja 1905-1907 roku upadła i stał się zbyt znany carskiej policji politycznej. Musiał udać się za granicę, najpierw do Lwowa, wchodzącego w skład Austro-Węgier. Tam zdążył się ożenić i bardzo szybko, jeszcze w 1907 roku, musiał wyjechać do Belgii. Okazało się bowiem, że namierzyły go służby carskie. W 1914 roku, po zajęciu Belgii przez Niemców, został internowany. Jednak pół roku później, na polecenie dworu cesarskiego w Berlinie, wskutek użycia wszelkich możliwych koneksji rodzinnych, został zwolniony. Osiadł w Szwajcarii i skończył studia chemiczne rozpoczęte jeszcze we Lwowie, choć wówczas to była medycyna, i kontynuowane w Belgii. Później obronił doktorat, pracując dla ówczesnych korporacji. To był jego pierwszy doktorat. Czas II wojny światowej rzucił go najpierw do Rumunii, gdzie był internowany, a następnie do Edynburga w Szkocji. Tam uzyskał drugi doktorat, również z chemii. W 1947 roku wrócił do kraju, gdzie pracował w przemyśle chemicznym. Zmarł w 1961 roku. Na pracę wywiadowczą, szczególnie gdy jest się krajem frontowym, a takim była na przykład Druga Rzeczpospolita, składają się zasadniczo trzy działy WOD. W. Wywiad, czyli zbieranie danych, przetwarzanie ich w informacje i zestawianie z posiadanym już rozpoznaniem, czyli analityka, oraz ich dystrybucja w niezbędnym zakresie. O. Ochrona, obejmująca wszystkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa aktywom wywiadu, czyli bardzo szeroko rozumiany kontrwywiad. I D. Dywersja. Dywersja, która obejmuje dwa zagadnienia. Działania na polu informacyjnym, czyli walka informacyjna z dywersją ideologiczną włącznie, oraz stosowanie narzędzi wpływu, a także walka energetyczna, czyli sabotaż i terroryzm, a w czasie samej wojny bywa, że i walka zbrojna. Tak się składa, że wszystkie trzy sfery działań wywiadu opisane zostały już w 1921 roku w podręczniku metod pracy agenturalnej wywiadu Armii Czerwonej, choć nieco odmiennie od przedstawionych teraz przeze mnie. Jeśli chciałbyś o tym podręczniku dowiedzieć się więcej, to wystarczy, że zasubskrybujesz newsletter bloga szpiegul.pl i otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa o tych zagadnieniach właśnie. A wracając do tematu, to służby radzieckie formowały się jednak w odmienny sposób niż służby polskie. Sowieci, wbrew pozorom, zachowali kontynuację swoich carskich służb, a Polacy tworzyli je od samych podstaw. Na szczęście mieli już wypracowane podstawy pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej. W ostatnim odcinku podcastu opowiedziałem Ci, w jaki sposób działania terrorystyczne Organizacji Bojowej PPS zostały uzupełnione o sprawę wieczorową, czyli pracę informacyjną, jak nazywano wówczas działania wywiadowcze, i to zarówno te strategiczne, jak i taktyczne, czyli rozpoznanie. W przyszłych zaś audycjach podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych naświetlę Ci rozwój polskich służb wywiadowczych w okresie I wojny światowej, walki o granicę II RP z wojną bolszewicko-polską włącznie, aż po zgrabny system służb specjalnych obejmujący defensywę, czyli policję polityczną, wojsko, oddział 2 Sztabu Generalnego oraz Korpus Ochrony Pogranicza i Straż Graniczną, tak zwane samodzielne referaty informacyjne. Później przyjdzie kolej na czas II wojny światowej. Tutaj pojawi się wiele różnych polskich organizacji wywiadowczych, polskich i polskojęzycznych. Wszystko to miało jednak swój początek właśnie w Organizacji Bojowej PPS. Zresztą była to najbardziej liczna bojówka. Musisz bowiem wiedzieć, że niemal wszystkie nielegalne partie polityczne posiadały wówczas tego typu grupy. Organizacja bojowa liczyła ponad 5000 członków, a wszystkie inne niemal 3000 razem wzięte. Razem jakieś 8000 bojowników. Jest to jakaś siła, ale na pewno nie armia. Nie mogli przecież stanąć naprzeciwko 240-tysięcznej armii carskiej, ale już przeciw 10-tysięcznej policji. To i owszem. Dlatego warto pamiętać, że współczesne polskie działania wywiadowcze najpierw rozpoczęły się od dywersji energetycznej, terroryzm, oraz informacyjnej, czyli ideologii socjalistycznej i narodowej. Należy pamiętać, iż poza ideologią socjalistyczną bardzo ważną pracę wykonała narodowa demokracja, która prowadziła pracę organiczną u podstaw, uświadamiając polskiego chłopa i robotnika, że jest Polakiem. A że terroryzm był kwestią poważną, to należy wziąć pod uwagę, iż tylko w 1906 roku Polacy dokonali 1245 zamachów terrorystycznych, z czego połowę na instytucje rządowe, a pozostałe na przedstawicieli carskiego aparatu władzy. 1245 zamachów rocznie. Statystycznie każdego dnia tego właśnie roku miały miejsce co najmniej 3 zamachy, a w 1907 roku już tylko 2,5 zamachu dziennie. Zaś rok 1911, uznany przez władze carskie za sytuację stabilną, odznaczył się jedynie 134 aktami terroryzmu, czyli najpierw była dywersja, a dopiero później praca wywiadowcza i ochronna, kontrwywiadowcza. Dlatego też uznałem, że organizacji bojowej muszę poświęcić nieco miejsca w podcaście OSS Okiem Służb Specjalnych. A jest to tym bardziej istotne, iż pomimo dostępności materiałów, samo zagadnienie OB znane jest raczej nielicznym. Dlatego zacznę od wspomnień bojowca. W końcu roku 1905, gdy byłem jeszcze w wojsku, organizowałem wspólnie z kolegami szkolnymi zebrania polityczne inteligencji warszawskiej, na których przemawiali wybitni przedstawiciele ruchu rewolucyjnego i narodowo-demokratycznego, m.in. Filipowicz, Tytus. Na zebrania te przychodziłem w mundurze oficerskim, co było dosyć nieostrożne. Poznawszy się z Filipowiczem, zaproponowałem mu swoje wstąpienie do wojskowej organizacji PPS, gdyż słyszałem, że PPS prowadziła propagandę we wojsku. Filipowicz obiecał skomunikować mnie z odpowiednimi ludźmi, zaznaczając mi od razu, że w partii tworzą się specjalne oddziały pracy, w których mógłbym pracować, jednak nie powiedział mi, o jaki dział chodziło. Na spotkanie przyszedł Berger, Olgierd, który zakomunikował mi o tworzeniu się organizacji bojowej PPS i zaproponował mi przystąpienie. Zgodziłem się na to od razu. Mała skuteczność strajków generalnych wytworzyła w moim rozumowaniu konieczność szukania nowych dróg walki. Propozycja Bergera otwierała mi perspektywy nowych form walki. Szły one zgodnie z moimi poglądami. Olgierd zakomunikował mi, że zostanę wysłany do Krakowa dla przejścia specjalnego kursu instruktorskiego. Dostałem od Bergera pieniądze i paszport, ma się rozumieć, fałszywy. Przejechałem szczęśliwie granicę i stanąłem w Krakowie. Dostałem adres towarzysza Mścisława Piłsudskiego. Nazajutrz wszedłem do skromnego mieszkania paropokojowego. Znalazłem tam kilka osób. Przyjął mnie mężczyzna z łagodnym wyrazem twarzy o wybitnie zarośniętych brwiach. To był Piłsudski. Rozpoczęła się długa rozmowa, która najwidoczniej miała na celu zbadanie kandydata do organizacji bojowej. Wkrótce rozpoczął się kurs bojowy. Wśród uczestników była połowa robotników i połowa inteligencji. Utworzone zostały 3 piątki. Na czoło każdej piątki wyznaczony został starszy. Starszym w 1. piątce był Ryszard, Sosnkowski Kazimierz, w 2. Stanisław, Arciszewski Tomasz, a w 3. Pankracy, Hempel Stanisław, czyli autor wspomnień. Najpierw Mścisław zaznajomił nas z celami organizacji bojowej, a potem przedstawił regulamin organizacji. Były to bardzo surowe przepisy obowiązujące bojowca, więc przede wszystkim zasady ścisłej konspiracji. W kilku punktach groziła kara śmierci. Wykłady obejmowały następujące przedmioty: nauka o broni krótkiej, o karabinie rosyjskim, o walce ulicznej, o materiałach wybuchowych, o konstruowaniu bomb, o mapach i niszczeniu linii kolejowych i mostów. Trzeba zaznaczyć, że program ten charakteryzował tendencję ówczesnych kierowników organizacji bojowej, mianowicie zdradzał, że dążą oni do walki ulicznej. To nie było jeszcze przygotowanie do walki w polu. Po 2 tygodniach wykładów cały kurs wyjechał do Lwowa na naukę strzelania. Strzelaliśmy z Browninga i pistoletu Mausera. Po ukończeniu kursu każdy z bojowców otrzymał stanowisko jako instruktor w różnych miejscowościach kraju. Ja otrzymałem polecenie wyjazdu do Zagłębia Dąbrowskiego na kopalnię Kazimierz, gdzie spotkałem się z Torem, Felek. Był on okręgowcem bojowym na całe Zagłębie i Częstochowę. Na Kazimierzu była tylko 1 piątka. Marzyli tylko o tym, aby jak najprędzej iść do walki z bronią w ręku. Po pewnym czasie Felek oświadczył mi, że mam objąć po nim cały jego okręg. Jako okręgowiec miałem już zupełnie inne zajęcia. Trzeba było mieć nadzór nad wszystkimi grupami i utrzymywać z nimi kontakt. Wydział bojowy w Warszawie codziennie miał swoje biuro, adres którego dostawałem każdorazowo w sposób konspiracyjny. Biuro było punktem zbornym kierowników okręgowych bojowych i przedstawicieli różnych działów roboty bojowej. W biurze był zwykle Mścisław lub Gustaw Walery Sławek, z którymi załatwialiśmy sprawy ogólnoorganizacyjne. Z innymi załatwialiśmy sprawy finansowe, dostawy broni i amunicji itd. W Sosnowcu doszły mi wieści, że ktoś z członków OB uprawia bandytyzm, wymuszając pieniądze pod groźbą rewolweru. Zaraz przeprowadziłem dochodzenie i ustaliłem, że był to bojowiec. Musiał być zaraz zwołany sąd bojowy. Zapadł wyrok śmierci. Organizacja bojowa była kierowana przez Wydział Bojowy. Pomimo wojskowego charakteru OB istniał pewien demokratyzm organizacji, gdyż odbywały się konferencje bojowe, na których wybierano wydział i przyjmowano ważne uchwały. Nawet wspólnie postanawiano pewne akcje bojowe, na przykład pogrom policji, czyli tzw. krwawą w środę w całym kraju. Uchwała ta była pewnym kompromisem względem linii, która dążyła do akcji. Długo zastanawialiśmy się nad terminem tego pogromu i ostatecznie ustaliliśmy go. W tym dniu miał być dokonany generalny atak na carską policję. W ciągu 1 dnia miało się odbywać masowe zabijanie policjantów, żandarmów i komisarzy policji. Tak zwana Krwawa Środa odbyła się prawie we wszystkich większych miastach. Padło około 100 policjantów, żandarmów i komisarzy. Około września 1906 roku otrzymałem polecenie od Wydziału Bojowego PPS do udania się do Krakowa dla prowadzenia szkoły bojowej. Bojówka nasza w tym czasie bardzo się rozwijała. Było coraz większe zapotrzebowanie na instruktorów bojowych i Wydział postanowił założyć 2 szkoły bojowe w Krakowie. Jedną na 3 szóstki, którą ja miałem prowadzić, i drugą na 2 szóstki. Większość wykładów prowadziłem sam. Jako były rosyjski oficer rezerwy miałem dosyć duży zapas wiedzy wojskowej, którą z zapałem przelewałem na moich słuchaczów. Oprócz mnie wykładał jeszcze Mścisław Piłsudski o ogólnych zasadach bojowych. Przez cały czas trwania tych szkół Piłsudski był w Krakowie i kierował pracami szkół. Od niego też otrzymywałem pieniądze na utrzymanie lokalu i na diety dla bojowców. Pod koniec kursu odbywały się ćwiczenia w polu. W tym już czasie nasze szkolenie bojowe nabierało charakteru wojskowo-powstańczego. O ile dawniej ćwiczyliśmy bojowców w walkach barykadowych i zamachowych, w tym okresie zaczęliśmy uczyć bojowców walk w polu tyralierą. W tym już czasie przy Wydziale Bojowym był utworzony sztab, którego naczelnikiem został jakiś doktor, który podobno przeszedł w Szwajcarii kurs wykładów wojskowych. Po ukończeniu kursu szkoły wyznaczony zostałem na pomocnika szefa sztabu, więc znowu awans. Zadaniem moim było opracowywanie i projektowanie różnych akcji bojowych, a głównie konfiskat pieniężnych. Pamiętam, że robiliśmy wywiad z powodu projektu większej konfiskaty pieniędzy w Banku Państwowym w Tomaszowie. Kilkakrotnie tam jeździłem. Miała to być akcja połączona z walką z wojskiem. Stały tam bowiem dwie roty piechoty. Ale akcja ta nie doszła do skutku. Byłaby ona bardzo ryzykowna i mogłaby się skończyć poważną wsypą. Po pewnym czasie zostałem wyznaczony przez Wydział Bojowy do objęcia Okręgu Radomskiego. W Radomiu było wtedy 5 piątek. Razem około 30 ludzi pod kierownictwem 2 instruktorów. Większość bojowców miała już wtedy za sobą praktykę bojową. Zaraz po przyjeździe zająłem się ćwiczeniami bojowymi z piątkami, mając na widoku kształcenie o charakterze wojskowym. Odbywaliśmy marsze nawet na większych dystansach. Zaczęły się drobne akcje bojowe, a więc konfiskata książeczek paszportowych, które potrzebne były do fabrykowania fałszywych dowodów osobistych dla naszych ludzi. W radomskiej kasie partyjnej były pustki i nie było pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy. Zaczęliśmy się więc rozglądać, w której kasie rządowej można by się zaopatrzyć w tą niezbędną podstawę prowadzenia rewolucji. Wreszcie wybór padł na kolejową kasę towarową. Akcja została wyznaczona na 10 października 1906 roku i miały w niej wziąć udział 2 piątki i miała później poważne i ciężkie konsekwencje. Na skutek zdrady Harewicza w rok później, to jest w październiku roku 1907, nastąpiły aresztowania. Skazańcy zostali zakuci w kajdany i wywiezieni w głąb Rosji. Odzyskali wolność po zwycięstwie rewolucji w Rosji. Proces bojowców radomskich za napad na kasę towarową odbył się, gdy ja byłem już na emigracji w Belgii. W listopadzie 1906 roku miał się odbyć ogólnopartyjny zjazd PPS. Najważniejszą sprawą zjazdu miała być nasza organizacja bojowa. Ludzie stojący w tym czasie na czele partii, reprezentujący nowy kurs, czyli tak zwaną lewicę, zaczęli przeciwstawiać się akcji bojowej, jakoby sprzecznej z zasadami akcji masowej. Uważali oni poza tym, że ciągłe zabijanie żołnierzy psuje robotę agitacyjną w wojsku. W tym czasie utworzyły się wyraźnie 2 kierunki w PPS – owa lewica i prawica opierająca się głównie na OB. Olbrzymią większość zjazdu stanowili zwolennicy lewicy. Odbywał się w gmachu Austriackich Związków Zawodowych. Pamiętam, Mścisław siedział przy drzwiach sam przy stoliku, w palcie z podniesionym kołnierzem. Był bardzo blady i do nikogo się nie odzywał. Widać, że był pewien niekorzystnego wyniku dla wydziału i że gotował się do wyjścia. Nastąpiło głosowanie i obliczenie głosów, po czym podano do wiadomości, że swoim postępowaniem wydział sam postawił się poza obrębem partii. Mścisław wstał i nie powiedziawszy słowa wyszedł. Kości zostały rzucone. Zostając przy lewicy, w ten sposób zerwałem z dawnym wydziałem bojowym. W Radomiu uspokoiło się dość prędko, gdyż zwolennicy prawicy, czyli frakcji rewolucyjnej, nie mieli tu dużego wpływu. Wśród mas nastąpiło nawet pewne ożywienie ruchu bojowego. Staraliśmy się dalej prowadzić organizację bojową i udoskonalać ją. W rzeczywistości było to błędem, gdyż kierownicy lewicy w swych istotnych założeniach nie mieli zamiaru przygotowywania ruchu zbrojnego. Dlatego też bojówka była im niepotrzebna. Wtedy jednak nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dalej więc prowadziliśmy robotę bojową, jak gdyby nigdy nic się nie zmieniło, a więc projektowaliśmy dalsze akcje bojowe. Radomski Komitet Robotniczy zaproponował i polecił organizacji bojowej wykonanie zamachu na naczelnika żandarmów von Płotto, który odznaczał się prześladowaniem więźniów politycznych. Zdecydowałem, że zamach ten będzie wykonany przy pomocy bomby i że wykonam go sam, przy udziale innych bojowców jako pomocników w wywiadzie i sygnalizacji. I tak też się stało, a po wszystkim otrzymałem polecenie udania się do Łodzi dla przeorganizowania tamtejszej OB na milicję o szerszym zakresie i przystąpiłem do organizowania milicji. Jaki miał być dalszy plan i cel tej milicji w pojęciu ówczesnej lewicy PPS, trudno jest mi na to odpowiedzieć. Zdaje się, że ta sprawa nie była omawiana ani na 9. zjeździe partyjnym, ani też na żadnej radzie partyjnym. Trzeba było coś dać robotnikom w zamian za organizację bojową, której byli zwolennikami. Wszak dotąd 8. zjazd, to luty 1905, 1. rada partyjna, czerwiec 1905 i 3. rada partyjna stwierdzały potrzebę przygotowania bojowego klasy robotniczej, a więc siłą faktów trzeba było utrzymać tę linię. Decyzja organizowania milicji, która faktycznie była tą samą bojówką, stanowiła kompromis na rzecz opinii robotniczej. 3. rada partyjna, czerwiec 1906, wyraźnie mówiła, jakie są zadania wydziału. A. Uzbrojenie i ubojowienie organizacji. B. Popularyzacja wiadomości fachowych. C. Dostarczenie towarzyszy wykształconych fachowo. D. Ujednostajnienie akcji bojowej na terenie kraju. I E. Przygotowanie planu akcji bojowej. We wszystkich dzielnicach Łodzi pozakładałem organizacje milicyjne złożone z szóstek na wzór dawnej organizacji bojowej. Wyszkoliłem najpierw instruktorów i zebrałem wszystkich dawnych bojowców. Przeprowadzałem też ćwiczenia polowe i strzelania w lesie w okolicy Pabianic. Nasza organizacja bardzo się rozrosła. W samym tylko mieście mieliśmy do 500 milicjantów we wszystkich dzielnicach. Marzec, kwiecień i maj 1907 roku w Łodzi to najokropniejszy okres upadku i demoralizacji ruchu rewolucyjnego w Polsce. Pod wpływem poczucia w masach robotniczych słabości rewolucji rozpoczęła się reakcja polityczna. Wyrazem tego był rozwój Narodowego Związku Robotniczego i rozwój prowokacji wśród robotników. Słynne było powiedzenie Romana Dymowskiego na wiecu w Warszawie, że dla poparcia ruchu narodowego nie zawahali się oni przelać krew robotniczą. Na ulicach Łodzi zjawili się robotnicy w amarantowych krawatach. Ruch ten, który wykorzystywał nastroje upadku ruchu rewolucyjnego, przybrał formy legalne i wyraźnie był tolerowany przez rząd carski. Rozpoczęło się od wzajemnego wyrzucania się z fabryk i na tym tle rozpoczęły się krwawe napaści na socjalistów. Codziennie padały trupy. W jednym dniu padło aż 18 ofiar, przeważnie z naszej strony. Wreszcie nasi robotnicy zaczęli się wyłamywać z zakazu i też zaczęli uprawiać terror przeciwko robotnikom narodowcom. Wreszcie nasze władze partyjne zdecydowały się odpowiedzieć zbrojnie na akcję narodowców. Otrzymałem polecenie wysadzenia 2 domów na Bałutach, gniazda skąd wychodziły zawsze bojówki endeckie na mordowanie socjalistów. W nocy wywaliliśmy te obydwa domy. Przy tych eksplozjach nikt jednak nie zginął, ale efekt był ogromny. Od tego dnia terror endecki ustał. Sami potem zwrócili się o zaprzestanie walk. Odbyły się potem konferencje z narodowcami i wreszcie walki te się skończyły. W końcu pierwszej połowy 1907 roku odczuwało się coraz bardziej upadek rewolucji. Ruch robotniczy podzielony był na liczne obozy zwalczające się wzajemnie. Wpływy ze składek robotniczych na rzecz PPS zmniejszały się. Zaczęto naradzać się nad zredukowaniem ilości funkcjonariuszów partyjnych. Ponieważ mój pobyt w Łodzi stawał się coraz bardziej niebezpieczny, więc zostało zdecydowane, że wyjadę za granicę. Otrzymałem małą kwotę, wystarczającą zaledwie na kolej do Krakowa i wyjechałem. W ten sposób w lipcu 1907 roku wyemigrowałem z Królestwa na 11 lat. I na dziś byłoby to na tyle. Na zakończenie pozwolę sobie polecić książkę Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy, którą napisałem wspólnie z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem. Wracając zaś do tematyki tego odcinka podcastu, to przyznasz, że chyba ten kawałek naszej historii polskiej jest niezmiernie interesujący. Szczególnie gdy spojrzymy na ten okres oczami aktywnego bojowca Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytanie czy też sugestię, to napisz proszę e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Ja zaś mam do Ciebie ogromną prośbę już teraz. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób dotrze on do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam, na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!